Cześć, tu Łukasz Wiśniowski. Zapraszam wszystkich na kanał Tour de Tour. Do zobaczenia. Witam Was serdecznie po 16 etapie Giro d'Italia. No to był rzeczywiście roller coaster, jak mówili sami kolarze. To słowo najlepiej określa to, co się dzisiaj działo. Mieliśmy mieć etap z Umbrail Pass, miało być 202 km, no ale fatalna pogoda w Livigno. Od rana na Umbrail Pass padał marznący śnieg, było zimno, były 2 stopnie, później zaczęło padać coraz mocniej także w Livigno, a organizatorzy kompletnie sobie z tym nie radzili. Kolarze, jak mówili, od 2 dni interweniowali, prosili, żeby ten etap skrócić, bo zapowiadali, wydają się bardzo trudne warunki i będzie bardzo niebezpiecznie, tym bardziej, że etap po takich dwóch krótkich podjazdach miał mieć długi zjazd i dopiero potem Umbrail Pass i znowu bardzo długi, niebezpieczny zjazd. No ale organizatorzy w ostatniej chwili zaczęli zmieniać decyzję, chcieli, żeby jednak kolarze wystartowali w Livigno, mieliśmy mieć start honorowy, później, że tylko do zdjęcia. No, przewalało się to wszystko naprawdę długo i szkoda, że to tyle trwało. Kolarze byli wściekli, ja się wcale nie dziwię, że potem w samochodach rozważali nawet, żeby w ogóle do tego etapu nie wystartować w ramach protestu, bo nie powinni być w ten sposób traktowani. Znaczy, albo jesteśmy poważnymi partnerami do rozmowy i trzymamy się tego, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, albo nie. No i tak to się niestety zaczęło. W pewnym momencie dostaliśmy wiadomość, że ten etap będzie skrócony, że kolarze przejadą samochodami do miejscowości Lasa, że ten etap będzie miał 118 km, że wystartują o godzinie 14. No i na szczęście tam 14:30 mniej więcej kolarze wystartowali i bardzo dziwny był ten etap. Bardzo był dziwny, bo od początku mieliśmy ucieczkę. Ucieczkę, w której był kto? No, musiał być Julien Alaphilippe, ucieczkę, w której był także jego współtowarzysz poprzedniej ucieczki, czyli Mirko Maestri. Byli w tej ucieczce jeszcze Ballerini i Piccolo. No i ta czwórka odjechała. Ta czwórka odjechała i w zasadzie, gdyby nie drużyna Movistaru, to pewnie ta ucieczka by dzisiaj miała szansę nawet na powalczenie o zwycięstwo etapowe, ponieważ UAE w ogóle nie było zainteresowane pogonią. UAE usiadło sobie dalej, jak mówił Tadej Pogacar, my chcemy to bezpiecznie przejechać. To jest etap, no jest ślisko, jest mokro, jest zimno. Po prostu dotrzeć do mety, nie musimy walczyć. Przewaga w klasyfikacji generalnej ogromna. Dopóki nie będzie jakichś groźnych akcji, no to możemy jechać spokojnie. Ale Movistar, jak też usłyszeliśmy potem po etapie potwierdzenie Pelayo Sancheza, jechał na Einera Rubio. Einer Rubio, który stracił na czasówkach, chce teraz odrabiać czas w klasyfikacji generalnej, w związku z czym chciał wykorzystać te ostatnie dzisiejsze podjazdy, a rzeczywiście ostatnie 35 km tego etapu było bardzo trudne. No i on tam chciał zaatakować. Ale na czym się skończyło? Skończyło się na tym, że Movistar pilnował, żeby ucieczka za daleko nie odjechała i kiedy ta ucieczka dotarła do podjazdu i peleton dotarł do podjazdu, no to się okazało, że pracuje Nairo Quintana, któremu z koła ma wyjść Einer Rubio. Najpierw jeszcze Pelayo Sanchez pojechał do przodu, ale Pelayo Sanchez miał być stacją przekaźnikową. Pracował Quintana i nagle się okazało, że ten Einer Rubio nie ma w ogóle siły, żeby zaatakować. Chociaż, jak twierdził Pelayo Sanchez, przez cały dzień mówił, że się dobrze czuje. No więc zrobiła się głupia sytuacja, bo teraz Movistar przestał pracować, Quintana zjechał, Rubio nie zaatakował, Pelayo Sanchez był z przodu, wrócił do peletonu, żeby pomóc Rubio, no ale się okazało, że Rubio nie ma siły, no to Pelayo znowu kawałek odjechał od tego peletonu. No Movistar był w totalnej rozsypce. No i wtedy doprowadzona do podnóża tej wspinaczki ekipa UAE Team Emirates stwierdziła, że skoro tak właściwie na tacy podano nam zwycięstwo etapowe, no to trzeba po to zwycięstwo etapowe sięgnąć. No i oni podkręcili tempo. Z ucieczki z przodu został już tylko Alaphilippe, reszta kolarzy odpadła. Alaphilippe cały ten pierwszy podjazd wjechał jeszcze przed grupą i przed tam kilkoma kontratakującymi kolarzami, bo tam i Kostiu się pojawił, ale grupa była cały czas blisko. Grupa była bardzo blisko i widać było, że to tempo narzucane przez UAE jest mocne. I później mieliśmy krótki zjazd, no i ostatnią taką ściankę. Ta ścianka rzeczywiście niezwykle stroma. To były niezwykle strome 2 km, gdzie po prostu najpierw bardzo mocną zmianę dał Rafał Majka. No i dał taką zmianę, że tam strzępy były z tyłu. Jak później powiedział Pogacar, powiedział, no jedź po swój etap.
A Rafał mówi, no, ale ja już byłem tak zmęczony, że ja nie miałem siły już, żeby tam, żeby pojechać. No i w tym momencie oczywiście co? No, pojechał Pogacar. Z przodu w tym momencie był już kto inny, bo tam do przodu pojechał Giulio Pellizzari. Giulio Pellizzari, który jest najmłodszym kolarzem w tym wyścigu i no, wielką nadzieją Włochów. No i Giulio Pellizzari stanął przed szansą życiowego sukcesu. No, wygrać etap na Giro dla niego to byłoby coś fantastycznego, no ale niestety. Tadej Pogacar się zbliżał, tam za jego plecami się dużo działo, ale Pogacar dojechał do Pellizzariego, wyprzedził go, wygrał etap. Do Pellizzariego dojechał też Daniel Felipe Martinez, ale jego Włoch ograł na finiszu, był drugi. Martinez zarobił, bo Martinez pojechał świetnie, a słabszy dzień miał Geraint Thomas i też Geraint Thomas nie lubi takich podjazdów. No to jest jednak taki dwukilometrowy dynamiczny podjazd, no to trzeba mieć do tego predyspozycję. Thomas takich podjazdów nie lubi. Thomas został. Zostało kilku innych kolarzy. Dobrze pojechał Tiberi, który nadrobił troszkę czasu. A więc tam z tyłu, za plecami Pogacara się działo i ja myślę, że to bardzo obiecująco zapowiada nam kolejne etapy, bo ten następny etap to też jest etap po górach, zaraz Wam go pokażę. I myślę, że ta walka o podium będzie trwała, no bo Pogacar dzisiaj po raz kolejny odjechał swoim rywalom. I tyle go widzieli. Widział go jako ostatni Pellizzari, ale też mu odjechał. Piękny moment po mecie, kiedy Giulio Pellizzari przyszedł do tego namiotu, gdzie rozjeżdżał się Tadej Pogacar i poprosił go o okulary. A Tadej Pogacar nie tylko dał mu swoje różowe okulary, ale jeszcze ściągnął koszulkę swoją i też mu podarował. No, Włoch był wzruszony. Jak mówię, to jest najmłodszy kolarz w tym peletonie i ściskał tego Pogacara. Mówił, you are amazing. Także piękny to był moment. Naprawdę o tym jest kolarstwo. Słuchajcie, takich momentów mamy w tym Giro dużo i oczywiście to, co się działo przed etapem, troszkę nam zburzyło dzisiaj ten obraz. No, nie poradzili sobie organizatorzy Giro niestety dzisiaj. Natomiast to, co robią kolarze i tego typu gesty, no, tworzą nam wspaniałe widowisko i rzeczywiście ten podjazd dzisiejszy to też był teren na zrobienie widowiska i zrobili widowisko. No oczywiście my trochę żałujemy, że Rafał Majka nie miał siły, żeby pojechać, ale jutro jest kolejny górski etap, a potem 20 jest jeszcze górski etap, także jeszcze Rafał będzie miał gdzie spróbować. No dziś sytuacja była nietypowa, bo jednak ten dojazd długi, 90 km praktycznie płaskiego terenu, a potem dopiero podjazdy, więc to ten etap miał inną specyfikę. No w każdym razie Tadej Pogacar odliczył. Na razie mu jeszcze starcza palców jednej ręki, ale zobaczymy, jak to będzie na kolejnych etapach, czy nie będzie trzeba użyć też drugiej, no bo ten facet fruwa. No, Rafał Majka zrobił tempo, ale też zrobił tempo tak mocne, że właściwie Pogacar tym samym tempem pojechał i sięgnął pewnie po etapowe zwycięstwo. Tak więc piąty etap dla Tadeja Pogacara. No i oczywiście zobaczcie, jaka jest jego przewaga już w klasyfikacji generalnej. Ja mówiłem Ci o tym podczas etapu, że w 1954 roku była taka sytuacja, że kolarz, że po dwóch tygodniach Giro była większa różnica niż 6 minut pomiędzy pierwszym i drugim kolarzem. No, ten facet pisze historię. Ten facet po prostu pisze historię. Czy jutro będzie kolejny rozdział? Nie wiem, czy historii Pogacara, ale na pewno będzie kolejny rozdział historii tego Giro d'Italia. Ta walka pomiędzy Martinezem, który znowu wyprzedził Thomasa, no też będzie niesamowita. Arensman, może teraz Ineos postawi na Arensmana, jeśli G jest trochę słabszy w ostatnim tygodniu. Zobaczymy. Tu się jeszcze dużo może wydarzyć. Widać, że Tiberi ma ochotę walczyć. No, kłopoty miał dzisiaj Bardet. Bardzo duże kłopoty. Już wydawało się, że Bardet nie da rady, a jednak doszedł, dociągnął do grupki, utrzymał swoją pozycję w pierwszej dziesiątce. Także dużo się dzieje. A zobaczcie, co może się dziać jutro. Tak wygląda profil 17 etapu. Selva Valgardena do Passo Brocon i tutaj to jest 159 km, czyli to nie jest bardzo długi etap. Myślę, że będzie bardzo dynamicznie, tym bardziej, że rozpoczyna się od razu od podjazdu na Passo Sella, czyli tutaj już może zawiązywać się jakaś ucieczka. Potem mamy długi zjazd do Predazzo, później mamy Passo Rolle, zjazd, Passo Gobera, zjazd, później Passo Brocon, zjazd i Passo Brocon od drugiej strony pokonywane. Także słuchajcie, ta trasa znowu daje możliwości naprawdę pięknego ścigania. Te podjazdy są długie, mamy 9 km, mamy 20 km, mamy 13,5 km, mamy ponad 12 km. Naprawdę to są długie podjazdy ze stromymi odcinkami i no, to jest pole do popisu, myślę, dla kilku kolarzy, którzy dobrze czują się w górach. Chciałbym bardzo, żeby ten etap odbył się na zaplanowanej trasie, bo wtedy ten wyścig no, ma zupełnie inny urok. No i żeby przede wszystkim nie było takich sytuacji jak dziś. To znaczy, jeżeli ma się coś zmienić, to
niech ten komunikat przyjdzie dziś, najlepiej wieczorem. Albo niech przyjdzie jutro rano przed etapem, a nie tak, że jest 20 minut po planowanym starcie, a kolarze jeszcze nie wiedzą, co się będzie działo. No takich sytuacji nie chce nikt. Myślę, że i organizatorzy ich nie chcą. Ja nie wiem, dlaczego oni dzisiaj do tego doprowadzili, bo ewidentnie tutaj no, to ze strony RCS-u były naciski wbrew temu, czego chcieli kolarze, czego chcieli dyrektorzy sportowi i myślę, że wbrew zdrowemu rozsądkowi, no bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, no to zadbajmy o to bezpieczeństwo. Bez tej góry też, jak widzimy, można było ciekawy etap rozegrać i nie miało sensu to upieranie się przy starcie w Livigno. Także zapraszam Was na transmisję z kolejnego etapu. Bardzo liczę na to, że to może być etap Rafała Majki, jeżeli będzie rozegrany na tej zaplanowanej trasie. Trzymajmy za Zgreda kciuki, bo jest mocny. Relacja oczywiście w Eurosporcie i w Eurosporcie Ekstra w Playerze razem z Darkiem Baranowskim. Serdecznie zapraszamy i zapraszam do subskrypcji kanału. I Lotta też zaprasza, chociaż dzisiaj nie widać, bo śpi, ale leży sobie tutaj. Leży sobie tutaj i dzisiaj cały film była z nami.